Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, w poprzednim odcinku robiliśmy sobie delikatne przemeblowanie i ogólnie taki dosyć mocny enchant naszych tutaj stanowisk pracy. I przyznam wam się szczerze, że to co wy teraz widzicie, to jest tak naprawdę, można powiedzieć, z 5 godzin później. Albo i więcej, z 10 nawet. Ze dwa podejście miałem do tego. Moi drodzy, ten plan, który miałem na samym początku, poszedł w cholerę, bo znalazłem na takich tutorialach pseudo, może wam to podlinkuję, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, całkowitą rozpiskę wszystkich stanowisk, takich na bieżąco, że tak powiem. No i moi drodzy, teraz to wygląda mniej więcej tak. Więc no, jest zupełnie co innego niż wtedy. Dodatkowo mamy od cholery skrzynek. Mamy od cholery części, bo ja to oczywiście wszystko musiałem znów zniszczyć, znów poniszczyć i znów porobić od początku. Więc tak jak widzicie, naprawdę mamy tego bardzo, bardzo dużo, więc pokazuję wam mniej więcej, co my tu w tej chwili mamy. W ogóle zobaczcie, ile ja mam pypciów. 2243 czerwonych, 1700 zielonych i 237 niebieskich, przepraszam. Więc no, tego jest naprawdę od cholery i ciut ciut. I tak, to jest tak naprawdę tylko pierwsza część tego, co zrobiłem tutaj. Tu mam oczywiście kamyczek, które sobie tutaj noszą ogólnie. No i właśnie. Ja dużo narzekałem na to, że na przykład nie mogłem sobie tutaj, nie wiem, sam zautomatyzować tych desek, nie desek. No straty, taty, gówno w kraty. Dobra, wy sobie widzę, że chodzicie. Dobra, sobie zbieracie. I tak. Kopalnia wygląda w tej chwili w ten sposób. Tutaj sobie koleżka od razu to wszystko rozwala. Ja tutaj tych paniczów sobie pościągam stąd, bo oni definitywnie nam nie są w tej chwili aż na to potrzebni. Wydaje mi się, że nie są. Nie są aż na to. I tak, tutaj będziemy mieć dwójkę w razie czego na zapas. Tutaj na razie nie wykonujemy tego. Czy tutaj panowie są? Tu panów chyba nie ma, tak? Nie ma. A nie, jeden jest. Jeden jest, ale drugiego nie ma, tak? Tak. Dobra, to ten niech sobie tutaj kopie. On mi tu nie przeszkadza. Tego jednego z tym żelazem sobie zostawimy, a resztę sobie pozabieramy tu. Zapytacie dlaczego, po co mi oni tutaj są potrzebni? Po to, że ja w tej chwili mogę sobie bez problemu takiego mościa postawić tutaj, co wcześniej nie wiedziałem o tym. Mogę go postawić tutaj, chociaż tutaj widzę, że nie jestem potrzebny. Więc może nie tutaj. Tutaj go możemy postawić. On sobie tutaj wykonuje non-stop prace społeczne, że tak powiem. Ja mogę tutaj zrobić to w ten sposób, że ty masz cały czas rozwalać tą rudę kamienia, żelaza, przepraszam. Kamienia. I oczywiście marmuru. Myślę, że to się przyda. Tu damy ci wszystko w nieskończoność. Zdajemy to w ten sposób. I patrzcie, i on sobie tutaj teraz pracuje. Bez problemu żadnego sobie tutaj pracuje. W takim razie tego z kopalni jednego też zabierzemy. Niech oni, ten cały kamień z ramień i tak dalej, niech oni sobie tam go wydobywają i tam sobie go wkładają. Tutaj ogólnie jest jeszcze dwóch jegomości, jeżeli chodzi o trzech jegomości, jeżeli chodzi o transport, więc również dwóch zabierzemy. Myślę, że jeden śmiało wystarczy. A tutaj sobie jeszcze jednego oczywiście zgarnię. O, jest w ogóle ciałko, fajnie. Mamy w ogóle od cholery ciałek, zaraz wam pokażę. Niech on sobie robi może... Dajmy opół. Dajmy deskę. Nie wiem, jak on to będzie ogólnie produkował. W jaki sposób. Czy to działa w taki sposób, że on będzie robił raz to, raz to? Teraz zobaczymy. No chyba nie. Chyba nie. No dobra, niech robi te opoły. Ona mi przeszkadza. Chodźmy w tej chwili do kostnicy. Co się dzieje w kostnicy? W kostnicy też, jak widzicie, jest przemeblowanie całkowite. Całkowituśne. Mamy w tej chwili 23 sloty na ciała. To jest od cholery. No i zgadzam się ogólnie z ludźmi, którzy... robili całą tą rozpiskę, całą to, wiecie, rozporządzenie tego wszystkiego, że jak najbardziej tutaj te skrzynki bardzo dobrze pasują. Mamy sobie trzy skrzyneczki na te nasze główki, niegłówki. Tu mamy jakieś tam balsamiczne. Tutaj mamy po jednym na razie, bo ja tu będę sobie po prostu odstawiał, żeby nie robić syfu.
Więc będę sobie odstawiał oczywiście tutaj tak na bieżąco, że tak powiem, te rzeczy. A resztę będziemy odstawiać tu. No i oczywiście mamy prasę drukarską, mamy młyn alchemiczny, mamy stół badawczy, mamy tutaj różne te stojaczki alchemiczne, bo stojaczki alchemiczne się najlepiej opłacają niż te na przykład na zwoje czy coś. No i tutaj oczywiście mamy papierologię taką naszą, totalną. Totalną, to jakaś tam wiara sobie leży. No jest tego naprawdę dużo. Tu chyba dwa stojaki. Tutaj mamy właśnie naszą krew, nasze kości, czaszki, etc. No i tu również będziemy wkładać złe rzeczy. Typu, no wiecie, jakieś tam mózgi bardzo słabe i tak dalej. Destylatory są po to, żeby w razie czego sobie poogarniać dużej ilości, no bo tego nie możemy przyspieszyć, nie? To sobie wkładamy i te destylatory sobie chodzą, ale myślę, że na razie nam nie jest aż tak to potrzebne. Nie wiem, czy tu możemy zombiaka w ogóle postawić. Wiem, że do generatorów losowych, czyli do tego, możemy oczywiście te zombiaki sobie ogarniać. I to są losowe również, losowe rzeczy nam tutaj wchodzą. Książki możemy robić, to też jest bardzo fajne, więc ja sobie te zębiaki też tutaj przyniosę, żeby one sobie już tutaj stały i ogarniały. Tutaj też jest losowych tekstów generatorek. Tutaj za to mamy stół biurko, gdzie możemy sobie ogarniać te modlitwy, nie modlitwy. Tutaj również mamy różne rzeczy takie typu właśnie jak Boże, chmiel i tym podobne, które sobie przerabiamy. Więc fajnie, to właśnie o to chodzi, żeby to było wszystko w zasięgu wzroku. Widzę, że również tutaj mamy, w razie czego, czy możemy sobie dzięki zombiakom pozyskiwać te ekstrakty. Widzimy, co jest do czego potrzebne, więc oczywiście też sobie tutaj jakiegoś zombiaka postawimy, to możecie być pewni. Tutaj mamy różne te breaki, które nie są jakoś nam zbytnio potrzebne. Tu za to mamy właśnie komponenty typu jakieś mikstury, proszki i tym podobne. Tutaj to standardowo jest oczywiście warsztat kościelny, który jest tam nam jakoś potrzebny, ale niezbyt. Myślę, że ten pieniek również będę sobie próbował wywalić. No i tutaj również jest dla zombiaków generator tekstów losowych. Nie wiem, czy to aż tyle będzie nam potrzebne, to jest, wiecie, taka maksymalizacja, jeżeli chodzi o to. Dobra, następnie. Tutaj mamy naszą piwnicę. Piwnica, która jest przerobiona znów na maksa. No i tak, tu jest chmiel, tutaj oczywiście zboże, woda i wino grona. Możemy sobie robić oczywiście też samoistnie, ale na razie nie potrzebuję tego. Nie wiem, gdzie oni w ogóle wkładają te wino grona i piwo i resztę. Chyba nigdzie nie nadążają tak naprawdę tego robić nawet. Tutaj koleżka sobie też siedzi. No i moi drodzy, tak to wszystko wygląda. To jest nasza, że tak powiem... A, jeszcze tu jest! nie dokończyłem, mam tutaj. Tutaj oczywiście zrobiłem sobie kompostownik po tej stronie. Z tego powodu, że po prostu tu więcej go wchodzi, więc jak najbardziej to się przydaje. Dodałem oczywiście jeszcze kolejne farmy zombie. Tutaj będziemy mieć jeszcze kolejne 3. No i jeżeli bym chciał sobie zrobić kiedyś tutaj pojedyncze, zwykłe farmy, ale myślę, że to raczej w przyszłości ewentualnie nawet i nie. Tutaj nie wiem, co to jest, ale widziałem, że na schemacie coś tutaj było. Ale nie chciałem sobie psuć... wrażeń, więc nie wiem, nie patrzyłem dokładnie. Dobra, myślę, że robaczki możemy zostawić. No to tak to mniej więcej z grubsza wygląda. Naprawdę starałem się to zrobić jak najlepiej. W ogóle ściągnąłem specjalnie moda, który wydłuża mi czas dnia trzykrotnie, żeby właśnie się z tym wyrobić. Więc przeleciał mi tydzień, albo i dwa, nie pamiętam dokładnie. Nie robiłem żadnych mszy, bo stwierdziłem, że to jest nieistotne dla mnie w tej chwili. Nie chciałem sobie, przepraszam, w sumie psuć rozgrywki. I w sumie żałowałem, że nie zacząłem nagrywać tego nawet w formie takiej cichej, żeby z mojego komentarza, żeby to dla w ogóle wspierających wrzucić. W ogóle napiszcie mi, czy chcielibyście takie dodatkowe materiały właśnie z jakiejś tam budowy, wiecie, to ja obcinam zazwyczaj. Chociaż i tak u mnie jest dużo surówki. Ale no, takie rzeczy staram się obcinać. I powiedzcie mi po prostu, czy chcecie mieć takie jako materiały dodatkowe dla wspierających na przykład, bo czasem to jest dosyć istotne. Dobra. A, właśnie. Moi drodzy, jeszcze ogarnąłem sobie na szczęście, ogarnąłem sobie... Tu w ogóle jest marmur, czemu ty nie robisz tego? Kolega. Co się tu dzieje? Czemu ty nie masz marmuru do robienia?
Nie kliknąłem pewnie. Dobra, niech on robi ten marmur. Właśnie. Bo znów się zająknąłem. Czy chcecie taki materiał dodatkowy? Bo jeżeli chcecie, to oczywiście... Oczywiście możemy pomyśleć nad czymś takim. Myślę, że dla mnie to będzie spoko i dla was będzie to spoko. Chodźmy do pracowni alchemicznej. Chcę już jednego jegomościa wstawić do generatora tekstów losowych. No tylko, żebym ja się jeszcze mógł stąd wykaraskać, to było dobrze. Bo chcę zacząć robić książki. W ogóle tutaj widzę, że jest czysty papier do robienia, ale to trochę głupota, bo po co w sumie stara książka? To jest trochę do dupy. Zróbmy jak najwięcej książek. Niech on to robi sobie non-stop, bo mi się akurat pypki przydadzą. Może nie czerwone i tak dalej, ale no jednak się przydadzą. Tutaj możemy sobie już zakolejkować generator tekstów losowych. Czy opowieści losowych. Więc to tak to już wygląda. Tylko teraz pytanie, czy ja, mając na przykład tutaj ten czysty papier, tak? Jak ja sobie go zakolejkuję w ten sposób, czy ja mogę tu postawić zombiaka? To jest pytanie za milion punktów. Czy ja cię mogę tutaj, przyjacielu, ja wiem, czy cię tutaj zabieram, ale czy ja mogę cię postawić tutaj do tworzenia papieru? Nie mogę cię postawić. Niedobrze. A ja na przykład mogę stanąć? Wykonaj. Nie. Nie mogę stanąć ja. Dobra, to ty sobie tutaj pracuj. No to troszeczkę lipa. Chociaż wydaje mi się, że on może pracować przy prasie. Ale tu tylko ulotki są. Młyn alchemiczny. Tu badawczy. To czyżby się nie dało w ten sposób? Ja muszę sam ten papier tworzyć. No ciekawe, ciekawe. Naprawdę ciekawe. No ale to w sumie mnie nie boli, bo ten papier tak naprawdę jest bez problemu do zrobienia. Ten papier jest bez problemu do zrobienia. Więc możemy go zrobić, no dużo, bardzo dużo papieru. Totalnie dużo, mega, hiper, ultra dużo papieru. Zróbmy sobie zdyszkę. Zdyszkę tak, wiecie, teraz, nie? Wiecie, no, papieru ze skóry wieprzowej niby. Zróbmy go na szybciorka, w ogóle, kupiec. Ja do kupca miałem jakiś interes, nie pamiętam. Nie to. Ja do kupca miałem jakiś interes, nie wiem. Jak udało się obiad? Nie mogę. Pracujemy o interesach. Nasza firma jest już dobrze znana. Świetnie, teraz już rozumiem, czemu piekarz dał mi rano darmowego placka. Ludzie zaczynają opowiadać sobie o naszej wysokiej jakości produktach. Szkoda, że nie możemy sprzedać więcej niż 10 skrzynek na tydzień. Darn ograniczenia, co? Cholerne ograniczenia licencyjne, dobra, mniejsza. Ale im lepiej trąbek mamy, tym lepszą cenę mogę dostać. Wkrótce będziemy mogli pomyśleć o powiększeniu naszych możliwości produkcyjnych. Wiesz, miasto nie żywi się samym chlebem. Okej, nie mam więcej pytań. A to mi w sumie już nic nie jest potrzebne, mamy 10 golda, więc tym bardziej. Nie, nic od ciebie nie chcę. Jak tam Kasiutka? To na skrzynie 3. Może mi się zaliczy ten quest? Niestety jeszcze nie. Dobra, ale tak, ulotki nam się przydadzą. Możemy sobie zrobić oczywiście jeszcze więcej palet. Mamy sławy 3, więc luz. I myślę, że to jest spoko, tylko najpierw jeszcze. No wiem, że tak latam jak ten smród pogaciak, za przeproszeniem. Musimy się zaraz zająć kostnicą, mamy od cholery ciał. Więc oczywiście będziemy się bawić w to. Więcej zombie, więcej wszystkiego. Tylko myślę, że zrobię sobie najpierw ulotki. No ulotki mi się przydadzą. Żeby sobie właśnie wykonać... jak najwięcej tych palet, żebym ja to mógł sprzedawać i ile dusza pragnie. Zaraz zrobimy sobie oczywiście też ulepszenie naszej postaci, bo widzę, że mamy dużo niebieskich pypków, a to jest jak najbardziej na propsie, zawsze. W ogóle zobaczcie, teraz ulotek to mamy od cholery. No i fajnie. Bardzo przyjemnie. Pod martwym kuniem. To mi tu jeszcze było potrzeba. Jeszcze kolejny gold. Kampania marketingowa. Dawało? A. Dobra, już wiem, co to dawało. Mogę sobie więcej sławy narobić. Twoja firma zdobyła 5 punktów sławy. Najlepsze warzywa tylko na czymś. Nie wiem, bo achievement mi się nie pokazał do końca. Widzę, że potrzebuję opołów. To bardzo dobrze, bo opołów mamy akurat od cholery raczej. Tylko pytanie, gdzie te opoły się teraz porozstawiały. Był opał, czyli tutaj powinien być teoria opał, tak?
Tak mi się wydaje, że tu go kładłem gdzieś. Kurde, weź człowieku teraz ogarnij. A nie, opół chyba tu był. Tak. Tu był opół. Dużo opołu, dużo w ogóle wszystkiego. Zobaczcie, ile tego mamy. Kurde. Coś pięknego. Zróbmy na maksa sobie oczywiście te skrzynki. Widzę, że w sumie tutaj u nas z tymi skrzynkami też jakoś szału nie ma. Też jakoś szału nie ma. Jeszcze 10 ulotek. 10 ulotek i będziemy mieć już elegancko. Dobra, chodźmy do kostnicy. Zróbmy te 10 ulotek jeszcze, chociaż nie, przepraszam. Nie zrobimy sobie 10 ulotek, bo nie mamy przecież... Nie mamy przecież papieru. To jest ważne. Ja sobie to robię, ale wizor ciężko mu idzie. Ciężko, ciężko. Dobra, skończmy te papiery ze skóry wieprzowej. Tego też potrzebujemy trochę. Teraz jak papieru narobimy, to w ogóle będzie luksus. Totalny luksus. W ogóle zaraz mamy dzień żmija. Wydałoby się też u niego troszeczkę pracować i nie wiem, czy właśnie tym się dzisiaj nie zajmiemy. Pokrótce. Ale to za chwilę, tylko sobie ten papier ogarnijmy. Tego to mogę zrobić na maksa, bo to i tak nam się nie przyda. Nawet jak zrobię sobie tylko teraz troszeczkę, to też nic nie szkodzi. Rup. No, szkoda, że zębiaka nie możemy tego postawić. To by się przydało dosyć mocno. Nie wiem czemu, ale pokazało mi się, że brak matko bosko, energii. Energia mam akurat dużo. To się porąbało mu. Dobra, na razie tyle starczy. Zróbmy te 10 ulotek, dokończmy wszystkie skrzynki i będzie feścik dobrze. Dzień dobry. Proszę, 10 ulotek. Pyk, dyszka. Jeszcze zwłok mamy sporo, więc luksus. Dobra. Tylko znów ja cały czas mylę te cholerne teleporty. Dobra, zróbmy ostatnie. Marketing i zarządzanie. Pyk. No i bez problemu to teraz nam się uda. Bez problemu nam się uda, możemy jeszcze tych skrzynek troszeczkę porobić. Akurat co by trochę było. O, cebuli mamy też sporo. Dobra, zróbmy to. Akurat 8. Pyk. Pyk. Kasy jak lodu. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie anulowałem produkcji drewna, wiecie? No tak widzę, że coś słabo... Słabo nam ten koleś tutaj ten opół robi. Dobra. Wszystko zrobione? Wszystko. Możemy sobie odstawić resztę opołów, które zabraliśmy. Tego naprawdę jest dużo. Tego naprawdę jest mega dużo. I zobaczmy właśnie, czy ja przypadkiem nie anulowałem tego. Ja wiem, że miałem robić co innego i wyszło jak zwykle co innego, ale... Jesteście tutaj? No jesteście. Coś tam robią, nie? No tak, miałem jeszcze was zabrać. Widzę, że wy cały czas macie tą produkcję. Cały czas latacie się, szpędacie. Mimo, że tu nikogo nie ma. Nie wiem, co wy robicie, ale okej. Okay. No, ty się wracasz non-stop. Nie wiem czemu, ale nikt nie rozbija żelaza. W ogóle mamy stanowisko żelaza? Nie mamy stanowiska żelaza? Are you fucking kidding me? A, dobra. Ja wiem dlaczego. Bo tutaj miał być typ na żelazo. Więc co, anulujmy tutaj. Ty się tylko i wyłącznie tym zajmujesz. Tylko tym. Włóżmy ci to. Rób sobie. Ja już wiem, czemu tutaj był problem z tym. Jeszcze ten jeden przyjaciel by się tutaj przydał, bo oni non-stop pewnie latają z tym żelazem. To jest pewne, co oni tutaj robią. Nie wiem, gdzie on teraz porasł. Gdzieś w połowie drogi stoją. Wychodzą tędy.
No właśnie. Chodź. Ty się tam nie przydasz. Ty się już tam nie przydasz. No to w teorii. To w teorii. Też niezbyt. Też niezbyt. Dobra, dajmy ich oczywiście do pracowni alchemicznej, żeby oni tam sobie produkowali te najmniej teksty losowe. No bo inaczej nam się nie przydadzą, prawda? Prawda. Zobaczmy jeszcze raz, co od nas wymagał Żmij, bo myślę, że jego również przydałoby się zacząć powoli robić, bo sporo odcinków teraz poszło z budowaniem i tylko z budowaniem. Dobra, potrzebujemy tak, srebrnej dyni. Ej, to jest w teorii do zrobienia. Tylko czy mamy srebrną dynię? Nie mamy. Czaszki w kolumnie, czaszki na ścianie. Czaszki w kolumnie mamy. Czaszek na ścianie nie mamy. I potrzebujemy dużo czaszek. A czaszki chyba gdzieś tam były nawet. Mózgi, czy czaszki są tutaj? No 12 czaszek to nie jest dużo. Muszę znów inwestować w czaszki. Znów inwestować w czaszki. Tylko tak. Ziemię wiedźmy, chodźmy, kupimy srebrną. Chociaż może mamy? Kurde, nie wiem. Może mamy nawet te srebrne dynie, bo wiem, że ja gdzieś je tam trzymałem. Nie wiem, czy w końcu je wziąłem, czy nie. Nie wiem, czy ich w domku nie ma. Złote onionki. No chyba w domu są. Tu jest tylko cebula. I złote dynie. Łóżka. No nie ma. Bóg wie, co ja z tym zrobiłem. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, co z tym zrobiłem. Tu są te nasze quest itemy. Dobra, chodźmy do ziemi wiedźmy. Mamy tu i tak od cholery kasy, więc nam to nie przeszkadza. Możemy kupić. Możemy kupić. Powiem więcej, ja też żaby będę kupował. Kupimy żabkę. Tylko ty nie masz srebrnej. Oh shit. Nie masz dyni. A złote jabłko po sobie? Nie wiem. Ale wiecie, kto może mieć złotą, czy srebrną dynię? Może mieć rolnik w sumie. Nie wiem, czy on właśnie nie miał tego. Zobaczmy. Handluj. Widzę, że brązową ma. No i ma srebrną. Co z nim było? A, dobra. To srebrna dynia się i tak przyda. Srebrna dynia się i tak przyda. Dokładnie tu. Mam czachy, mam wszystko. Możemy teraz iść do Żmija. Okej. Okay. Aha, tylko tak belki potrzebujemy. Dobrze wiedzieć. Na ścianie mamy, w kolumnie też mamy. Przepraszam, to jednak jest pomyłka. Fontanna krwi. Wygładzony kamień. 5 past. I zestaw naprawczy. I belki. Drewniane belki najpierw. Tego chyba powinienem mieć nawet trochę. No oczywiście, że mam. Może nawet byśmy zdążyli. Już nie wiem, fontanna krwi chyba była stricte potrzebna dla niego. No to i tak byśmy dali radę. Bez problemu. W tej chwili już te questy naprawdę możemy z górki zaliczać. Dobra, ukrzyżowany szkielet. Dwa razy. Kolejne zwłoki, świetnie. Dobra. Akurat 4 te nam zostanie. Fontanna krwi jeszcze. Co do rytuału? Dyszka? Potrzebujemy 20. Fontanna krwi na myśleniem dwukrotnie da coś? Jeszcze raz. 5 wygłodzonego, 5 pasty. 5 wygłodzonego kamienia. Kamień był tu. Ale nie ma wygłodzonego. No i nam się zniszczył. Lipton. Totalny Lipton.
O, tonalny Lipton, dobra, ale to potrzebuję zrobić pastę w takim razie. Tylko gdzie jest ta pasta? Gdzie się ją robiło? Chyba tutaj w warsztacie. Prawda czy nieprawda? Prawda. Oleju potrzebujemy. Olej jest... No, dobre pytanie, gdzie? Nie wiem, czy nie ma pracowni alchemicznej. Dobra, ale coś oprócz tej pasty. Pasta... Dobra, chodźmy najpierw po tą pastę. Zróbmy 5 sztuk tej pasty. Olej. No to olewam. Nie, no ja mam pamięć złotej rybki, więc musicie mi wybaczyć. Ja zazwyczaj muszę sobie po prostu jeszcze przypomnieć, co ja miałem tu kurde zrobić, nie? Tak to czasem właśnie wygląda. O, tu jest olej. Widzę, że nawet nie muszę brać tej Maryśki. Kostnica jeszcze. Bo tam chyba już ciałko przyszło. No, żeśmy tych ciał nazbierali. Tutaj komplet. Tutaj jeszcze jedno. Kurde, od zarąbania. Od zarąbania. Dobra, zróbmy 5 sztuk. Piasku nie ma jeszcze, kurde. Żyła piasku. Dół zginął, kopiec piasku. O, żyła. Żyła, żyła, długo nie pożyła. Znaczy tyle. Zróbmy 5 sztuk. Dobra. Miejsce składania ofiary. To było tu. No i jeszcze tak, zestaw ten naprawczy. I 5 kamienia. Zestaw naprawczy i 5 kamienia. Kamienny zestaw naprawczy. To jest co, glina? Informacje. Tak, glina. Serio. Dobra, zostawmy ten piasek tutaj. Zresztą może zróbmy jeszcze dłuto przy okazji, jak już tu jesteśmy. Może razem dłuto to mnie nie boli w żaden sposób. Możemy go robić ile chcemy. Niech się ładnie robi. Dobra, jest komplet. Nie mam miejsca, shit. I myślę, że te dłuto możemy składować tutaj bez problemu. Wiecie, no to jest jako narzędzie traktowane, nie? Pyk. Zróbmy sobie już od razu te wygładzone kamyczki. Tam jeszcze chyba 4 sztuki były potrzebne. Raz. Dwa. I 4. Dobra, no i jest git. Mamy 5 sztuk wygładzonego, jeszcze ten zestaw naprawczy i mamy teoretycznie komplet. Chodźmy jeszcze tutaj, dół z gliną. Glina w sumie też się przyda. Nie zróbmy to w końcu. Zestaw naprawczy. Kamienny zestaw naprawczy, dziękuję. Pyk. Zrobiony. Nawet 4 sztuki. Miejsce składania ofiary. Fontanna krwi. O, tu 2 można zrobić. No to i tak, jakoś tak powiem szczerze, że... To mało to daje. A, bo tu jeszcze można napełnić fontannę. Dużo wyjaśnia. Dobra, czyli jeszcze potrzebujemy 5. 5 wyszlifowanego kamienia.
Bracie. Czwarte. I piąte. I pięć pasty. No naprawdę mi misek zabrakło. Jaka lipa. Ale dobrze, długwinę mamy przynajmniej, nie? Z tym był, też byłby problem. Tak zawsze te miski się przydają. No okej. Okay. Miseczki możemy tu zostawić. Glinę w sumie też. I zróbmy 5 tej pasty polerskiej. W ogóle dzisiaj jest Dzień Inkwizycji. Więc pytanie, czy mamy jeszcze w ogóle dla niego jakiś quest? Wydaje mi się, że już nie. Zobaczmy. Inkwizytor. Nie. Nie mamy już nic dla niego. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy, że nic dla niego nie mamy. Tu jest woda. Ten olej już możemy też zostawić. Takie też zostawimy. Widać, nie było już nam dużo ich potrzeba, więc o tyle dobrze. I chodźmy do miejsca składania ofiary. I chyba nam się już uda to zakończyć, nie? Pyk. No, jest elegancko. Plus 3. I plus 3. No i mamy jakoś 20. I tak to miało wyglądać od samego początku. Miło, przyjemnie, fajnie. Dobra. Możemy sobie teraz podejść w sumie. Chciałem iść? Pamiętam. A, dobra. Mieliśmy teraz zrobić w końcu coś, co było nam już do zrobienia po drodze od dawna. To możemy? Możemy serduszko ekstrahować, dobra. No niech one się ekstrahują, no. Pyknięte, pyknięte. Mam sobie trochę trwa, więc tym bardziej. Mamy 5. Jelitek nie możemy, tylko serduszko podejrzeli do z tego. Będziemy mieć przynajmniej troszeczkę więcej miejsca na to. No i dobra. Dobra, myślę, że możemy się przespać, bo widzę, że tam energia sporo spadła. Zaraz weźmiemy sobie przy okazji marcheweczki. Mieliśmy jeszcze książkę dla astrologa napisać. Napisz złotą książkę, właśnie. Bo widzę, że teraz będzie dzień astrologa, to może dzisiaj jeszcze się ciałkami nie zajmiemy, ale zajmiemy się z pewnością astrologiem, w sensie jego książkami. To nam się przyda. I będzie istotne do zrobienia. Będzie istotne do zrobienia. Okej. Okay. Czyli tak. Kostnica. Mamy najbliżej w sumie do tego generatora tekstów losowych. I zobaczmy, co my potrzebujemy zrobić, aby to ogarnąć. To też trochę chujnia pod tym względem. Nie wiem, że tak nie powinienem mówić, ale... ale chujnia. Bo w sumie my te rzeczorki... czy rzeczorki, to i tak robimy tutaj, prawda? To musimy teraz skończyć to. Nawet nie mogę anulować chyba tego. Taka dupa. Muszę to skończyć, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. No dobra, nie ma problemu. Skończymy to jakoś, więc moi drodzy, wrócę do was za chwileczkę. Okej, okay, wracamy. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. W miarę nawet to wyszło, więc luz. No i tak, tą złotą książkę mieliśmy zrobić oczywiście. Tylko... bardzo gładka? Nie tu się pisało? Znaczy, ja coś popierdoliłem? Ja tu chyba coś pojebałem. Krowa Breja? Nie. Było tu? Opowieść? Nie. To jest losowy dla zombiaków, tak czy inaczej. Że dla zombiaków. Alkaryczne. Gdzie to się robiło? Gdzie to się cholercie robiło? Czybym ja o czymś zapomniał? Czyżbym ja o czymś zapomniał? Czegoś nie zrobiłem? Pobadawczy to też nie. Młyn alchemiczny też nie. It happens, gdzie to się robiło? Hej! Żeby ktoś nie uwzględnił tego, gdzie się pisze książki? Nie może być, to nieprawda.
Twarda okładka, tylko to. Papier ze skóry to też nie to. To są tylko i wyłącznie te rzeczy. No kurde, chyba naprawdę ktoś tu nie ogarnął. Destylator, warsztat kościelny, styk chemiczny. Biurko, biurko 2. Nie mam biurka. Nie ma tu dla mnie biurka. Tu są same generatory losowe. Tylko i wyłącznie. To jest biurko. Warsztat zombie. To też nie to. What the fuck? Naprawdę ja bym tak spartolił to? To jest biurko. To jest biurko, Boże. Przepraszam was, kochani. Pojebałem. Pojebałem. Dobra, tylko tak. Potrzebujemy i tak rozdziałów złotych, tak? 70% na złote. To czy jest szansa, że mi się to uda? 30%, że się nie uda. Dobra, ryzyk fizyk. Proszę o złote, proszę o złote. Amen. Złota. Mamy to. Złota książeczka jest? Jest. No i nie będziecie mi płakać. Dobra, papiery zostawiamy, bo oczywiście całość wyrobiłem. Tylko ten papier, co zostawię sobie oczywiście na dole. Tu, gdzie powinien być w sumie. Zostawiam kamień teleportacyjny. Nie to. Pyknięte, pyknięte. I spoczyń. Dyniuchę też zostawmy. Tam to mamy zrobione, fontanny i tym podobne. Też mamy już zrobione, więc luzik. Ten zestaw naprawczy też możemy. W ogóle tą banderę możemy też ogarnąć. Chyba było jeden. Było chyba jeden. I to było w pracowni alchemicznej? Nie. Było tu chyba. Tu? Nie, to nie tu. Kurde. Plączę się, plączę. To było tu. O właśnie. Biała farba. Rewolucyjna bandera, która się przyda osłom. Oprócz bandery, co jeszcze tam było? Panie Danki. Duże puszki białej farby i dwie puszki czarnej farby. Tuż 5 porcji galaretki niesamowitej siły i wyślij je poza skrzynki na kontrabandę. Dwie puszki białej i czarnej farby, okej. Okay. Chyba było tutaj. Prawda? Czarna farba, tak. Białą farbę mamy? Też mamy. Bo tam jest biały proszek potrzebny. Teraz po 5, tak? Nie, dwie. 2, to luz. To zróbmy to. Jak już tu jesteśmy, to zróbmy. I dwie z białej. Dobra. Galaretka jeszcze tam była, tak? 5 porcji galaretki. To w ukochanym domku zrobimy. Galaretki siły. No to w sumie też luz do zrobienia. Próbujemy zboże, zboże mamy. Ale nie mam galaretki. Czy galaretka była w nocy? W sensie tylko dostępna, czy w dzień też? Wydaje mi się, że tylko w nocy, a jeżeli nie, to można iść po prostu do tego dungeonu. Wytnij, nie mogę tego usunąć. Coś tu się będzie dało zrobić, coś mi się wydaje. Dobra. Idziemy do astrologa jeszcze. Ale tą kontrabandę też dodajmy. Pyk. Pyk. Latarnia. Oczywiście Shiro się zakichał. Napisałem ci książkę. Oto książka. No proszę, wygląda dobrze. Jeszcze trochę, wyruszymy na tę ekspedycję. Astrolog otrzymał od ciebie złotą książkę, chyba pora wziąć się za pisarstwo. Handluj. Weźmy teraz od niego książki.
To jest zawsze to, co mi jest potrzebne. Tyk, tyk. Dobra, no i co? I tyle? Chyba tyle. Chyba tyle. I o co mi chodziło, moi kochani? Chodziło mi o to, że możemy iść... Możemy iść do dungeonu. W sumie i tak mamy tam 4 minutki. Tak na szybko byśmy mogli to ogarnąć. Mi się wydaje przynajmniej. Żeby przynajmniej ogarnąć sobie te galaretki. Ja też na pierwszy poziom sobie wbiję. Już nie wiem, czy na pierwszym poziomie teraz cokolwiek będzie. Nie działa tak, że jak zabiliśmy, to już koniec, nie? Chyba tak działa właśnie. Przyjść na najwyższy. Nie ma innej opcji. Tylko no ja bardziej chciałem też ogarnąć galaretkę, a nie te mocniejsze stworki. To mnie trochę niepokoi. Chyba to też czas, żeby sobie ogarnąć te potiony prędkości. No właśnie, bo są tylko nietoperze. Tylko nietoperza no faktycznie jest przydatne, ale chyba nie aż tak. W ogóle ciałko nam przyszło. Przyszło nam ciałko. Jest galaretka, okej. Okay. Na tym poziomie też to występuje. To dobrze. Werewell. Oj, to ile? Hop. Pyk. Zabito to do domu. Pyk. No chodź do babcia. Zawsze skrzydło nietoperza też się przyda. To nie tak, że mi to jest niepotrzebne w żaden sposób. Było więcej chyba galaretki. O nie, muchy. O, mamy cię. Dobra. To nie żyje ten do domu. O ty gnoju. Dobra. Walnięte to walnięte. Tu w ogóle stoi oświetlony. Dużo was tu jeszcze zostało? No trochę jest. A teraz galaretki dla mnie od multum, od groma. Zobaczyłem, że trzeba zrobić wszystkich wrogów, świetnie. Może już? Nie. Jeszcze gdzieś tutaj zostało. Jakieś barachło. Jakieś brachu tu zostało. Zawsze na jeden poziom, wiecie, na tych będę już ukończony, to zawsze lepiej, no nie oszukujmy się. Nic nie ma, nic nie ma. Zawsze warto mieć jednak ten poziom zaliczony. Ja już muszę kończyć odcinek powoli. Moi drodzy, więc ja się z wami to będę żegnał powolutku. Powolutku. Kurde, jeszcze tutaj zostało ich trochę. No dobra, dłuższy odcinek będzie chwilowy. Ten jak się kurwa rozpędził, nie? A, padłeś. Powstań. Power Raid. Proszków tyle, że OS. OS. Dobra, chyba wszyscy. Teraz na spokojnie możemy się chyba cofnąć. Iść do przodu, nie cofnąć. Tam nie będę cofał. I będzie czy nie będzie? Możemy wyjść? Chyba już powinniśmy. Możemy. I zróbmy wyjście. No i fajnie. Czy zaliczyło nam kolejny etap? Zaliczyło. Moi drodzy. Czy nie możesz tego użyć tutaj, szefie? Co? Co się stało się? Dobra, moi drodzy.
Aby było na tyle, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Jak nie możesz tego użyć tutaj? Nie irytuj mnie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Shira, my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się, nie puszczajcie moje małe achmyty. No i co? Hej, hej!